Tego ludzie się nie spodziewali na twoim kanale. Może się przywitam. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim... Witam was. Nie mogę. Po prostu powiedz, że idziemy na pączki. Dzień dobry. Dzisiejszy film jest totalnym eksperymentem. Będziemy testować pączki. Jestem bardzo podekscytowana, głodna, w tle bardzo dużo dźwięków, ale wy tego nie słyszycie, bo mamy super mikrofon, który wygłusza i bardzo wielu aktorów drugoplanowych. A ja mówię, dokąd idziemy? Tak, do cukierni Meryk. Idziemy zjeść pączka w przejściu podziemnym. Jestem bardzo z tego powodu... mam wrażenie, że słowo podekscytowana będzie padało tutaj najczęściej i zaczynam szukać w głowie powoli alternatyw. Mam do was bardzo dużo dygresji. Pierwsza rzecz jest taka, że powiedziałam to tylko 100 razy już w moich różnych treściach. Nie jestem super fanką słodyczy. Dwa, nie jestem jakąś wielką fanką pączków. Trzy, myślę, że mam bardzo dużo preferencji. Cztery, nie wiem, czy to jest odpowiednia rola dla mnie. Pięć, uważam, że to jest wspaniała zabawa. Zaczynamy. Ale fajnie, bo mnie słychać, chociaż pani nagrywa tutaj przebitkę. Ameryk! Meryk. Chyba nie ma pączków. Co? Tak? No pewnie, robiłam test rano. Nigdy tutaj nie byłam. To jest miejsce od tej pani. Tak. I bardzo mnie cieszy to, że pójdziemy do miejsc, które też są mniej oczywiste, mniej promowane i mniej komercyjne. Chociaż może się okazać, że wszyscy tutaj jedzą pączki oprócz mnie. Więc sprawdźmy to. To poprosimy na pewno jednego pączka z różą, jakiegoś wspaniałego. Znaczy wszystkie są piękne. Chciałam powiedzieć, że za obiektywem Karolina Bułatewicz i artystyczna twórczość, więc... Na szczęście nie słyszę, co mówisz, więc jest to bardzo komfortowe. Chciałam powiedzieć, że jestem bardzo wdzięczna, że nie pada deszcz, że jest całkiem ciepło. Myślałam, i że możemy sobie nawet tak... jesteś wdzięczna. Tak. Trochę przebija słońce i można nawet, teraz kiedy idzie ten film, pewnie oglądacie, to już jest luty, tak myślę, ale może jeszcze jest styczeń. To jest mega przywilej, że można sobie na dworze zjeść w trochę słońcu trochę pączka, więc szukam. Może nawet możemy przez park przejść i to jest piękne. Albo jestem może trochę fantastką. Jednak nie będziemy jadły w parku, bo jednak prawdopodobnie jest 4 stopnie odczuwalna minus 2. Otóż, jest to pączek klasyczny. Pączek z różą, z lukrem. Co prawda ma skórkę, dajcie znać w komentarzach. Skórka tak, skórka nie. Ja raczej skórka nie, ale powiedzmy, można jej też ewentualnie nie zjeść. Dla mnie pączek ogólnie musi być klasyczny, więc nie do końca kupuję... Nawet dla mnie już cukier puder to nie jest klasyczny pączek. Jezu, I'm so excited. Czy to jest moje śniadanie? Jest taka szansa. Uwaga. Ja nawet nie wiem. Jest dobry. Natomiast ja jestem po prostu bardzo wybredna, bo tak jak powiedziałam, pączek musi być klasyczny, ale ja też bardzo lubię pączki mojej babci, które ostatni raz jadłam bardzo wiele lat temu. Lubię pączki, które są przypalone, które są chrupiące. I mam też dużo takich preferencji, jeśli chodzi o to, jakie jest ciasto drożdżowe, ale te mi się wydają naprawdę spoko. Ogólnie, gdybym miała coś dodać, to mnie bardziej spaliła i dała 3 razy tyle nadzienia. Powiedz nam jeszcze raz, jaki to jest idealny pączek. Idealny pączek jest dobrze wysmażony, jest z lukrem, jest z konfiturą różaną, najchętniej nie ma też skórki na górze, jest bardzo klasyczny, domowy, rozpływa się w ustach i sprawdzimy, czy jesteśmy w stanie znaleźć takiego pączka w Warszawie dzisiaj, nie w tłusty czwartek. Myślę, że będzie trudno nam znaleźć pączka, który będzie mocno przypieczony. No bo mocno przypieczone pączki są po prostu w domu. Ja myślę, że warto w tym kontekście otworzyć dyskusję. Jakby nic, co ja mówię, nie jest o tym, że jakiś pączek jest dobry, lepszy, bo to jest oczywiście kwestia tego, co wam smakuje, albo z czym mieliście styczność i wam się wydaje, że wam to smakowało, bo nie wiecie, jak to może smakować, nie żartuję. Ja jestem po prostu ciekawa, czy to moje podejście pod tytułem pączki z dziwnymi nadzieniami, różnymi kremami, czy jakby wy to czujecie, kupujecie dosłownie, czy niekoniecznie. Bo po prostu jakby dla mnie... Można zjeść różne... Oh my god. Można zjeść różne inne ciastka, które są z jakimś kremem budyniowym, pistacjowym. Uważam, że to jest super. Ale pączka? Po co? Chodź pan. To tutaj, są czuję pączki, to. Aha. I są ciemne. Czekaj, są różowe. Widzisz to? Bierzemy takiego z posypką, czy bez posypki? Możemy wziąć dwa. Dobrze. To jeden taki, jeden taki. Poprosimy jednego takiego, drugiego takiego, ale jakieś takie najbardziej przypieczone. Ja marzę o tym, marzę o nim. On wygląda bardzo podobnie do... No trochę ładniejszy niż mojej babci, nie powiem. To nie jest wcale komplement. Ładniejszy pączek nie znaczy lepszy pączek. Jest. Gusto wiedzieć, o co się prosi. To jest
Będziemy testować. Ja też mam taką nadzieję. Dzięki wielkie, do widzenia. Ciekawostka jest taka, że istnieje takie przekonanie, że najgorsze pączki są w tłusty czwartek, dlatego lepiej zje się wcześniej i trochę to im przyświecało, robiąc ten film. Oprócz tego, że nie będziemy tutaj w tłusty czwartek, ale nieważne. A pani właśnie powiedziała, że wszyscy klienci mówią, że najlepsze pączki są u nich w tłusty czwartek. Pani powiedziała, że przykładają się wtedy najbardziej i że są jednym z tych miejsc, gdzie właśnie ludzie wracają, bo wiedzą, że w tłusty czwartek będą top. Więc to wspaniała informacja. Gdyby ktoś nie słyszał, mamy tutaj wieloowocowy, bez niczego oprócz lukru i bez skórki. 100 punktów na start. I ten z różą jest z różą. Jestem gotowa na drugą kawę. Słuchajcie, niby piknik, niby na spontanie i na dziko, ale umówmy się, żadne zasady obowiązują, więc dezynfekcja. Musisz zdecydować, róża czy wieloowoc? Róża. Boże, jak dobrze, że powiedziałaś róża, bo strasznie chciałam, żebyś powiedziała róża. Aż zamilkłam z wrażenia. O wow, jak jest żółte w środku. Kurkuma? Nie, dużo żółtek raczej. To jest totalnie inne ciasto, zupełnie inaczej się rozrywa. Wydaje mi się, że ciasto jest takie bardziej zbite, co już jest niepokojące lekko, ale zobaczymy. Na pewno jest więcej nadzienia, jest inny kolor nadzienia, inny kolor ciasta, wszystko jest inne. Niepokojąca reakcja. Mi bardziej ten smakuje, ale to musisz powiedzieć. Dobra. Mega ładnie wygląda. Chyba go zjem. Nie no, jest bardzo dobry. Bardzo dobry, ale mógłby być troszeczkę lżejszy. W sensie to ciasto jest takie bardzo zbite. Tak, tak. Nie jest takie po prostu sprężyste. Terminowno smakuje bardziej. Od razu wskakuje, znaczy z tych dwóch wskakuje na pierwsze. Ma też po prostu pyszniejsze nadzienie i smakuje bardziej domową i mniej sztucznie. Ja mówiłam, że będę jadła w parku, bo jest prawie wiosna. Czy jestem teraz cała czerwona i nie mogę ruszać palcami? Nie jestem tą osobą, która ma osobny żołądek na słodycze i nie jestem też tą osobą, która mogłaby przez cały dzień jeść słodycze i to byłby Dzień Dziecka. W Dzień Dziecka prawdopodobnie byłoby co innego, ale o tym może zrobimy film. Natomiast, żeby mieć ochotę na te pączki, to muszę brać takie gryzki, żeby cały czas siedzieć dalej. Okay. Więc teraz idziemy do miejsca, które jest dosyć znane, w którym nigdy nie byłam. Tam coś kiedyś zjadłam na wynos, ale powiem tak, poprzeczka jest wysoko, oczekiwania są bardzo wysokie. Myślę, że cena też jest bardzo wysoka. W związku z tym jestem bardzo ciekawa, więc wchodzimy, moi drodzy. A pani też wchodzi? Tak. Tego muszę wziąć, bo inaczej byłabym totalnie nie słuchała. Róża, czekolada i ajerkoniak. Pomimo, że jestem bardzo sceptyczna, jeśli chodzi o słodkości, to myślę, że potrafię docenić i dostrzec dobre cukiernictwo. Chciałam powiedzieć, że zrobiwszy ten cały wstęp o tym, jak pączek jest klasyczny, pączek jest z różą, nie żadne różne wymysły i widzimisię, zamówiłam pączka klasycznego tylko po to, żeby nie zrobić jakiś gaf, bo te dwa pozostałe bardzo mnie zaintrygowały i może też wynika z tego, że już ugryzłyśmy trochę tych z różą, że moja paleta jest gotowa na coś nowego, ale po prostu to połączenie mnie bardzo ekscytowało. Ma się co ograniczać. Mamy tutaj pączka z czekoladą i śliwką, z ajerkoniakiem i klasyka z różą i będę robić sekcję każdego z nich i próbować. O wow. O wow. O wow. Dobra, już wygrał. Jest piękny. Ja wiem, co tutaj się wydarzy. Znaczy, na co ty czekasz? To jest to. On jest przypieczony, on jest brązowy, ale jest w środku leciutki. I to smakuje jak połączenie powideł śliwkowych i czekolady. Więc jest to pięknie zbalansowane. Jest ta kwaskowość, słodycz, ale też tak głębia czekolada. Nie. Nie jest oddycha. Na którym też bardzo liczyłam, ponieważ... Wow. Nie, no po prostu to jest jakiś hit. Jest to bardzo satysfakcjonujące. Jezus, jest taki mięciutki. No dobry. A to jest zupełnie inny świat. Musiałam się przestawić. Przepyszne. Nie no, daj mi go. Proszę. A jest też, no, przepięknie wygląda. No co ty? Prawdopodobnie jest to taki przykładny pączek. Taki idealny pączek. Czyli jestem w stanie tutaj właśnie docenić
że to jest ten idealny pączek i zaakceptować to, że to nie jest to, czego szukam. Masz przerażoną minę, że to, że teraz ciebie nie widać. Chodzi o to, że on jest naprawdę super. Myślę, że to jest taki idealny pączek. Uważam, że jest naprawdę idealnym ciastem gruzdowym, ale nie jest skupiającym pączkiem babci. Jest też duży. Wow, ale konfitura jest niesamowita. Tak, właśnie dlatego chciałam, żebyś spróbowała, bo ona jest taka słodko, jest trochę taki goryczy tam. Jest bardzo taką... taka perfumowana, powiedziałabym. Jest taką prawdziwą różą daje mocno. Jest taka, no, pachnie jak dom mojej prababci. Ja myślę, że to będzie najlepszy pączek. No nie wiem, dla mnie na pewno wielkość jest super, bo nie jest taki duży jak te wcześniejsze. Ale wydaje się być przypieczony. Umarłam, bo jest croissant Will z kremem pistaszkowym i z porzeczką. Widziałaś to. Dzień dobry, poprosimy na miejscu dwa pączki, klasykę z różą i z truskawką i budyniem. Nie sądziłam, że to powiem, ale one wyglądają jak najlepsze pączki. Są rumiane i są takie... Mam bardzo wysokie oczekiwania, jakie zobaczyłam, tak na ole. A właśnie on jest w cukrze. Okay. Ja nie wiem, co tu się wydarzyło. O, oh, wow. To jest najlepszy pączek. Z tych klasycznych. On ma malinę, ale konsystencją, kruchością, przypieczeniem i miękkością środku, hop, hop. Plus za rozmiar. To ty mówiłaś. No tak. Bo tu się dowiesz. Nie jest to taki tort. To sprawiło, że stwierdziłam, że lubię pączki i nie robię tego tylko w czynie społecznym. Mnie to po prostu wzrusza. To jest jakieś niesamowite. Ma coś z ciasta francuskiego. To się tak rwie trochę na takie płaty. Myślę, że tego ludzie się nie spodziewali na twoim kanale. No tak. Z całym szacunkiem do innych pączków. Dobra, zamykamy ten internet. Możecie mi wierzyć lub nie. Nie. Ale... Dzięki za wsparcie. Ale powiedziawszy te słowa przed chwilą, mój telefon odmówił posłuszeństwa i stwierdził, że mówimy ostatnie słowo, ale ja się na to nie zgodziłam. W związku z tym przyszliśmy na kawę bezkofeinową, ładujemy telefon i sprzęt i idziemy jeszcze... Trzebałoby na pewno tylko sprzęt. Ładujemy też cierpliwość i brzuchy. Właśnie tak działa teraz mój umysł. Tak wygląda moja błyskotliwość i poziom energii i polot, kiedy zjadłam, spróbowałam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedmiu pączków. O. Mam nadzieję, że jestem dla was wystarczająco entertaining. Ja się bawię świetnie. To jest tak, jak się jest na imprezie osobą niepijącą i po prostu zastanawiasz się, o co chodzi reszcie, to teraz mam nadzieję, że też dzisiaj zjedliście coś słodkiego. Tańc z gwiazdami. Jestem dumna, że ty powiedziałaś. Nie wrzucę tego. Jeśli myślicie, że was oszukałam i tak naprawdę jest inny dzień, ponieważ padł mi telefon i mam inną czapkę, to jesteście w błędzie po raz kolejny, dlatego że wzięłam tę czapkę na wszelki wypadek i to było najlepsze, na co dzisiaj wpadłam. Wydaje mi się, że proporcjonalnie do poziomu cukru we krwi robi nam się zimno, jesteśmy słabsi, nasza odporność spada. Więc jest mi teraz świetnie. Jest nawet więcej słońca. Idziemy w ostatnie miejsce. Karolina się mnie pytała, czy nie byłoby lepiej nagrywać to na przykład na raty, ale ja uważam, że właśnie ten element poświęcenia jest tutaj bardzo ważny, bo to są ważne i poważne rzeczy. Jednocześnie wydaje mi się, że jeżeli jakiś pączek jest w stanie mnie zachwycić, pomimo że mam już na koncie 7 innych, to jest coś, bo to jest zupełnie inaczej, kiedy po prostu macie ochotę na coś słodkiego i wszystko wam smakuje. Ale kiedy naprawdę bardzo nie macie ochoty na tego pączka, to się okaże. Pączek, po którego idziemy, to jest pączek bardzo ponoć polecany. Ponoć bardzo w moim stylu, bo ja lubię wszystko, co orzechowe, ciasteczkowe, kremowe i tak jakby bardzo to jest spójne z tym, co mówiłam na początku, że pączek musi być klasyczny, tak. Ale przyznam szczerze, że po tych kilku pączkach klasycznych już co nie mogę, jak myślę o róży... Nagrałam to. Horror. Więc jesteśmy w musie i bierzemy jakiegoś fajnego pączka ciasteczkowego i dziękujemy za uwagę. Jeszcze nie. Jeszcze liczymy na uwagę. Zaraz wracam. Chciałam się nagrać z pączkiem.
Zaraz wracam, słuchajcie, trwało trochę za długo i zrozumiałyśmy obie, że to nawet lepiej. Może jeszcze przyjdziemy, popatrzymy na jakieś witryny, ale myślę, że mój brzuch nie podziękuje. Ale myślę, że to... Wracamy pączki. Tak, myślę, że to mogą być dobre pączki, natomiast teraz już znam swój styl pączkowy i wiem, że na oko to nie byłby ten, który lubię najbardziej. Znasz swój styl pączkowy? Tak, wiem jak wyglądają pączki, które mi smakują. W ogóle tak dziwnie się nagrywa z ręki. Fajne! Dobra jakość myślę, ale ta ciasteczkowość mnie intryguje. Ale myślę, że to jest jakaś opcja na przyszłość, proszę Państwa. Słuchajcie, kończymy tę imprezę bez ciasteczkowego pączka. Jeśli go jedliście, dajcie znać. Może ominęła mnie najważniejsza sytuacja gastronomiczna w życiu, a może jest totalnym rozczarowaniem, to się okaże. Dowiedziałam się przed chwilą, że wszystkie pączki, które testowałam, są klasycznymi pączkami na drożdżach, podczas gdy tak nam się wydaje. Pamiętajcie, tak jak nie jestem lekarzem, nie jestem też specjalistą od jedzenia, więc może się okazać, że jest inaczej. Ale jest też druga kategoria pączków, które są robione na zakwasie. I ja powiem szczerze, możliwe, że tak jadłam, ale tego sobie też za dobrze nie przypominam, więc z ogromną przyjemnością też takie pączki testuję. Więc dajcie znać, czy w ogóle taka idea filmu, gdzie testujemy sobie różne pyszności, jest dla Was ciekawa. Jakiego rodzaju grupy produktów i przysmaków są dla Was interesujące? Co chcielibyście, żebym testowała? I czy ewentualnie takie pączki na zakwasie to jest droga, w jaką możemy pójść. Sprawdzamy, czy czasem ktoś nie chce nas stąd wywalić. To już tutaj widzę pana, który z lekkim zaciekawieniem patrzy na to, co robimy. W każdym razie bardzo Wam dziękuję za to, że dotrwaliście do końca. Dla mnie to było mega ciekawe doświadczenie. Jestem gotowa zjeść zupę i iść spać. Czy jest 14? Możliwe. W każdym razie to była czysta przyjemność. Więc dzięki wielkie, dajcie znać, jakie pączki lubicie najbardziej. Inne pytania też zapamiętajcie i odpowiedzcie. Do zobaczenia, mam nadzieję, za tydzień. Pa, pa.